vlogmas, dzień drugi. I dlatego, że mam taki dzień, w którym nic ciekawego się nie dzieje, nigdzie też nie idę, po prostu będę siedziała w domu, potem idę na angielski, to stwierdziłam, że nagram dla was po prostu zwykły filmik. Po prostu w tej akcji będzie bardziej chodziło o to, żeby był filmik z każdego dnia. I filmikiem właśnie z 2 grudnia będą ulubieńcy. I na koniec, to, że to nie będzie vlog, nie oznacza, że nie będzie tej akcji specjalnej, świątecznej. Na koniec filmiku po prostu będę losowała osobę i losowała prezent. Dzisiaj mamy 2 grudnia, ale filmiki pojawiają się z jednodniowym opóźnieniem, dlatego że ja muszę mieć czas na ich przerobienie, bo to naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje. Chciałam to robić tak, że wiecie, jest cały dzień i wstawiam tego samego dnia vloga, ale jest to niewykonalne, bo zanim filmik się zapisze, wstawi, to mija tyle czasu, że filmiki byłyby około godziny 23, więc po prostu będzie jednodniowe opóźnienie. A teraz ja już przechodzę do ulubieńców listopada. Standardowo zacznę od kosmetyków i w tym miesiącu mam wam do polecenia 2 rzeczy, 2 produkty z Ziai. Tutaj mamy oczyszczenie liście Manuka i tutaj mamy pastę do głębokiego oczyszczania twarzy przeciwzaskórnikom, a tutaj jest krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. Więc ta pasta do mycia twarzy jest naprawdę bardzo fajna, jest ona ma taką chropowatą konsystencję, więc naprawdę fajnie nam to zmywa. Czuć, że tą twarz nam oczyszcza, przy tym zapach ogólnie, ja nie wiem, bardzo podoba mi się zapach tych kosmetyków, obu. On jest taki fajny, nawet nie wiem jak wam go opisać, ale strasznie ten zapach mi się podoba i naprawdę po tym jak umyję twarz tym produktem, naprawdę jest bardzo gładka przede wszystkim, więc fajnie tak wygładza nam twarz, no i potem po umyciu zawsze używam tego kremu na noc i on tak samo bardzo ładnie pachnie, on już mi się niestety kończy, ale tak jak mówię, tymi dwoma produktami jestem zachwycona, więc naprawdę wam je polecam. I jeśli jeszcze chodzi o kosmetyki, to będzie to produkt, który pokazywałam wam w pudełku Be Glossy, tylko teraz nie pamiętam, w którym to było miesiącu, natomiast jest to płyn micelarny z firmy Biolik, jest niesamowity, wiecie dlaczego? Przede wszystkim ma przepiękny zapach, naprawdę zapach tego płynu jest... No nawet nie wiem jak wam go opisać, ale strasznie mi się to podoba. Nigdy nie miałam płynu micelarnego, który by tak ładnie pachniał. Zmywa makijaż, zmywa go bardzo fajnie, jeśli tutaj chodzi o oczy. To naprawdę jestem z tego zadowolona. Teraz przejdziemy może do filmów, dlatego że w tym miesiącu mam strasznie dużo filmów do polecenia. Więc może najpierw zacznę od tych, na których byłam w kinie. Więc moim zdecydowanym ulubieńcem chyba najbardziej z tych wszystkich filmów, o których wam powiem, podobał mi się film Interstellar. Po prostu jest dla mnie niesamowity. Jest on taki typowo naukowy, science fiction. Tam jest podróż w kosmos. Ja uwielbiam ogólnie takie filmy, kiedy właśnie, nie wiem, one odbywają się właśnie w kosmosie czy coś takiego. Naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie, ogólnie cały sens filmu, cała fabuła była tak ciekawa. Naprawdę, jeśli będziecie mieli tylko okazję, to naprawdę wam ten film polecam. Jeden z moich, tak jak mówię, ulubionych. I drugi film, na jakim byłam w kinie, są to Igrzyska Śmierci Kosogłos, czyli trzecia część, właściwie pierwsza część trzeciej części. Mi się ten film bardzo podobał. Ja tutaj wam od razu mówię, dlatego że zawsze pytacie, że skoro podoba mi się film, dlaczego nie przeczytam książki? Muszę wam powiedzieć, że mam tak, że jeśli już zacznę oglądać jakiś film, to znaczy czy oglądałam pierwszą i drugą część, to nie chcę czytać książki, dopóki nie obejrzę do końca wszystkich części z filmu. Dlatego, że wiecie, potem obejrzę film i mogę się na nim zawieść, że będzie mi czegoś brakować. Dlatego najpierw chcę obejrzeć wszystkie części, czekam jeszcze rok właśnie na ostatnią część Igrzysk, a potem będę zaczynała od początku, ale czytając książki. I oprócz tego jeszcze ostatnia część Zmierzchu, Przed Świtem, część druga. I to jest chyba jedna z moich ulubionych części, jeśli chodzi o całą sagę Zmierzch. Uwielbiam pierwszą część i właśnie tą ostatnią. I teraz przejdziemy już do ostatniej kategorii, do muzyki, tak jak mówię, w tym miesiącu nie miałam wam za dużo rzeczy do polecenia, ale że co miesiąc nagrywam ulubieńców, to w listopadzie również oni musieli się pojawić. Więc jeśli chodzi o muzykę, to moim największym ulubieńcem chyba będzie piosenka Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants. Moim zdaniem piosenka jest prześliczna, naprawdę jak tylko się pojawił tyle, ogólnie piosenka byłam wow, mega zaskoczona i poza tym no strasznie mi się podoba, jak wiecie, Selena uwielbiam i piosenka moim zdaniem jest genialna. The heart wants what it wants. Oprócz tego moim wielkim, ale to wielkim ulubieńcem jest piosenka One Direction, czyli Night Changes. Do tej piosenki jest niesamowity teledysk, mogę go oglądać całymi dniami, naprawdę jeśli chodzi o sam pomysł na teledysk, to moim zdaniem jest genialny. Uwielbiam go oglądać, no i tak samo uwielbiam piosenkę. Dlatego dwie moje ulubione piosenki to You Never Fully Dress Without a Smile. Oraz piosenka Thousand Years, znana przede wszystkim właśnie z ostatniej części i przedostatniej części Zmierzchu. Okay,
więc jeśli chodzi o ulubieńców, to by było na tyle. A teraz przejdę do losowania i zobaczymy, kto dzisiaj wygra, no i zobaczymy też, co wygra. Okej, więc dzisiaj sprawdzamy, co jest do wygrania. Zaplątało się, mam. Dziś do wygrania jest... No i widzicie, znowu do wygrania jest kartka świąteczna. Akurat tak się trafiło, że były dwie pod rząd. Tutaj są różne rzeczy, żebyście nie pomyśleli, no ale widzicie, akurat dzisiaj się trafiła kartka świąteczna. Więc losowo biorę tą, bo tą akurat tutaj mam. Więc taka kartka i zaraz zobaczymy, do kogo trafi. I sprawdzamy, kto dzisiaj będzie miał to szczęście. Jestem ciekawa sama. Okej, niech będzie ta osoba. I jest to Agata Malewicz. Ja ci, Agato, gratuluję i kartka zostanie jutro wysłana. Dzisiaj jest 1 grudnia, czyli zaczynam Vlogmas, czyli będę codziennie nagrywała dla was vlogi takie świąteczne.